dotarliśmy do portu. Dzisiaj troszeczkę wieje, delikatnie mży na razie, ale zobaczymy. Zobaczymy, co dzisiaj się uda nam złowić. No, jesteśmy dobre myśli. Wiecie, dziwna sprawa, pierwszy raz jestem w porcie z takim nastawieniem wieczornym na sandacze. I dziwna sprawa jest taka, że wędkarzy jest sporo. Wiecie, no, jeszcze nie podeszliśmy do żadnego pirsu, ani nawet nie spróbowaliśmy, tak prawdę mówiąc, wejść do tego portu. A co chwilę nas mijają jacyś wędkarze, mają jakieś sprzęty, tobołki. Myślę, że coś się może dziać. Wczoraj bardzo dużo było śledzia w porcie. No i bądźmy dobrej myśli. No ale my się nastawiamy na sandacza, spróbujemy coś wyhaczyć. Także zapraszam na film. Wodę. Tak jak widzimy na załączonym obrazku, widoczność wody 10 cm. Choć to woda w Wiśle też ma ponoć 30 cm. No nie wiem, od czego to jest zależy, czy od śmieci, które pływają w tej wodzie, bo chyba raczej nie odglądam. A i próbujemy coś wyłuskać z tej wody, zobaczymy. Takie glony można spotkać teraz w grudniu w porcie. Na szczęście łatwo je się ściąga i jest dalej. Dalej można łowić, jest ok. Co to za kie? Widzę na dragona mi dragona, wygląda. No. Ten z tego White Select, tak? Tak. Kulcówce tak. Poznaję. Wiesz, ja go tak w sumie wziąłem na jakieś trosze, na coś takiego, nie? 7 gramów już kawałek. No to wiesz, ale on jest dosyć miękki, tak jak nie wiem, tak to zależy jak ona złapie. Nie? Oni je reklamują jako bardzo dobre kije do opadu, bo one mają niby tubę rezonansową i specjalnie i tak się wszystko czuje. I wszystko podobno czuć. Ja bo bez tuby nie wyczujesz. No. Ty, ale ja nie mam tuby, ja tubę to mam z kocura. Ja mam główkę 15, wiesz, i przy tym wietrze to balon mi się robi spleciony i tak nie czuję, nie? I dobra długość, bo to jest 2,60. Tak. No, słuchaj, coraz bardziej mi się podoba długość na 60, więc długość na wszystkim. Na trocie, wiesz, tak czupaki jeszcze bardziej pocedzić po kombinowej z łódki, żeby tam podnieść tą gumę albo coś, wiesz. Taka fajna, uniwersalna długość. Z tych dłuższych. A poza tym kręgosłupa ci, wiesz, nie łamie. No, tak jak ja kiedyś chodziłem na trocie z trójkami czy 3,30. Nie. No znaczy, ja już też tak po ja możemy do 2,70, jeśli chodzi o trocie, a inne ryby łowię krótkimi. Właśnie, bo tak mówimy o sandaczach tutaj w porcie typowo, nie? No w porcie. Tutaj chłopaki łowią na mniejsze przynajmniej, takie do 10 cm. Aha. Generalnie. Tego typu. O. Aha. Cyberklejek fajny, nowy. Mhm. Nie wiadomo co. Spinka. Czy tutaj. Na jaskółki też łowią, widziałem. Mhm. Dlatego wziąłem jaskółki. Tylko, że ty masz takie dłuższe. To jest taka technika twoja, żeby te dłuższe jednak selekcja to znaczy, ryb, czy co w tym ja mam takie przyzwyczajenie z mojej Wisły, gdzie późną jesienią łowi się na przynęty przynajmniej 12-centymetrowe, a często i większe. Tak. No, duże, lekko obciążone, na płytkiej wodzie u nas się łowi bardzo finezyjnie. Rzut trwa czasami o tej porze roku 10-15 minut dosłownie. Cedzenie. Tak. Natomiast tutaj obowiązuje guma no, tego rozmiaru. 7-10 cm.
tam chłopaki mają więcej, bo ja tam wziąłem to, co mi w rękę wpadło, to także, bardzo dobrą gumkę. Także to nie jest miarodajne. No. Ale... No to jest właśnie bardzo ten, na tą uwagę też u ciebie. No. Słuchaj, ona ma to taki... jest nowość. Ona ma taki, taką szczelinę na dole, słuchaj, to jest, żeby tutaj schować no można, specjalnie ten... Można to tego, są haki offsetowe. Można, do można offset uzbroić. No tak, dodatkowa cecha, która może się przydać, jeżeli ktoś chce na offset ułożyć, ale nie przeszkadza absolutnie, żeby uzbroić normalną. Tak, bo myślałem, że to wtedy wymaga tego offsetu, bo ona jest tam jakoś miększejsza czy coś tam. Teraz uzbroimy i będzie dobrze. Ja że normalnie. Słuchaj, też słyszałem, że jedni zbroją do góry nogami i tak dalej, to można. To chyba nie ma znaczenia. To znaczy co? To ma znaczenie o tyle, że guma uzbrojona, jak to powiedziałeś, do góry nogami, to jest zupełnie inna guma niż już guma uzbrojona. Aha. Ona ma inne właściwości, inaczej pracuje. Także czasami może ryby się spodobać. Także z jednej, mało tego, wystarczy dać krótszy haczyk lub dłuższy, już się zyskuje zupełnie inną przynętę, prawda? Dobra, no. Słuchaj, teraz tak, bo chyba ryba najczęściej tak łapie. Nie, sandaczem różnie to bywa, często masz główkę porysowaną. Sandacz pozostawia charakterystyczne ślady na główce, tak jakbyś nożem przejechał i często masz główkę porysowaną, a sandacza nie ma. A na ogonie nie ma śladów. Także... Dobra, a tu u nas w porcie dużo rzeczepów jest? Dużo jest strat, jak się tak przyjdzie na całą noc? Nie wiem. Blisko ja tu ja tu z Szymonem przyszedłem. Szymon, ja dzisiaj jestem bez wędki. Aha, no. Czy... Blisko pirsów jest trochę kamieni i nikt jest coś? Dalej nie. Chłopaki wiedzą. Zaczep. Chłopaki wiedzą lepiej. A zdarza się, że on odgryzie ogon? No zdarza się, tylko że uzbraja się późną jesienią troszeczkę inaczej niż na przykład latem taką gumę, zdecydowanie lżej. Mhm. Że ona opada tam w nieskończoność, czasami później się tylko trąci wędką, ona znowu gdzieś tam poszybuje i znowu tam opada, jeszcze tam można od czasu do czasu szarpnąć, także to jest taki drobszy od tradycyjnym zestawem. No. I uważa się też, że większe przynęty sandacz agresywnie atakuje chyba, Marku, co? No chyba tak, ale w ogóle no, o tej porze roku duża przynęta zdecydowanie lepsze przynosiła. Ale w silniejszym nurcie to z kolei dużo na twistery łowiliśmy w poprzednim, na przykład na turlanego, na taką przepływankę, tak jak nie. Na Wiśle, tak. My też tak łowimy na naszej Wiśle. No ale nie jesteśmy na Wiśle, on chce o Wiśle pogadać. No nie wiem. Słuchaj, ja mam coś takiego. No i super, to jest właśnie przynęty tutaj. Mam też taki wynalazek, zobacz. Z taką automatycznie dozbrojoną dozbrojką, bym to tak powiedział. Na bardzo dobrze żerujące ryby. Aha. Czyli to się nie sprawdza. Nie, żartuję. To się sprawdza, ale na pewno łatwiej będzie żerował zaczepy na dnie, jak będą. Aha. Poza tym przy tym wietrze to tutaj nie powoduje, jednak potrzebny jest kawałek obciążenia, wiesz. Sprawia to też wrażenie sztywnego bardzo, no. Tego, sztywnie przynęty. O, to jest taki, zobacz, bardzo dobry okonek. No i te tutaj ponoć takie, widzisz, takie coś to... No mas chyba to jest, tak? Predator. No i moja ulubiona przynęta, trójka. Trzy cale, kopyto albo kopyto podobne. Perła, biały, seledyn. No i zobaczymy, widzisz, jakieś takie twisterki, mam też jakieś dziwne wynalazki, ale... Twisterki bardzo dobre, to jest to do takiego szurania, podciągania. Tak słyszałem, że... Jest tych gumek, teraz ja już nie ogarnię. No, wiesz, za tak, dużo. Już nie jestem w stanie zapamiętać nazw tych wszystkich gumek. Ja tak jak jeszcze parę lat temu, to sobie wiedział... Ja dlatego przywiązuję się do pewnych modeli i na nie łowię, a rzadko kiedy sięgam po nowości. I ja wam powiem tak, ja to ostatni tam... Ja zawsze stwierdzam tak, że mamy więcej sprzętu na kilogramy niż tych ryb, co w ogóle złowimy, nie? Ja, jak łowimy na surfa, no to człowiek idzie z tym, wiecie, dwukołówką ciągnie, a wyhaczy jedną flądrę, nie? I a tak... co mają powiedzieć karpiarze? No to mi ładnie szczupaki brały. Jak i dwukołówka by nie wystarczyła. Marzę mocno, teraz ładnie szczupaki brały na to. Aha. Na tego offseta. No to jak to z offsetem, no dużo branie jest, a ryby odpadają, no odbijają się. Aha. Mimo, że miękka guma, że ten offset wystaje, ale jednak... Tak. Nie, ale widać, wiesz, twój kaliber, a mój, nie, to zupełnie inna bajeczka jest, nie? To znaczy, ja ci powiem, ja wziąłem, wiedząc na jakie przynęty tu się łowił i chciałem połowić innymi przynętami, bo zawsze lubię troszkę pod prąd i na odwrót. Mhm. Bo to czasami, jak jest duża presja, to przynosi efekty. Dokładnie. Zmienić, robić inaczej niż wszyscy, nie? Zawsze.
ryba się wszystkiego opatrzyła, tego co wszyscy używają. Słuchajcie, próbowałem na takiego okonka łowić i przyznam, w nim jest tylko jedno dobre na tą chwilę, to to, że ma fajną główkę. Główka 17 i no niestety, jak jest wiatr, to te główki musicie używać większe, bo no, ta pleciona się jednak napręża i troszeczkę wprowadza nam tego chaotyzmu. Ale to też zależy od metody, którą próbujecie. Ja próbuję zrobić coś takiego, że ta nasza rybka osiada na dnie. Ja to czuję, że ona osiada na dnie. No coś podobnego do łowienia dorszy z kutra. I próbuję ją delikatnie podrzucić takimi dwoma skokami i znowu opuścić na dno. Że ona cały czas ma kontakt z dnem. I ja sobie też ten ciężarek, bo to była 20, ja go sobie też spiłowałem, żeby ta rybka miała taką okazję pod kątem wbić się w to dno. Nie wiem, czy to wiecie, ma sens. O, zobaczcie, no tutaj to nie będzie nam stało, bo jest dosyć spory wiatr, ale no, powiedzmy, żeby ona zrobiła coś takiego, żeby ona nam się na dnie nie postawiła, położyła tak, tylko bardziej tak. Tak prawdę mówiąc, to nie wiem, ile w tym jest prawdy, żeby ona tak akurat się nam położyła, ale no to spiłowanie jednak tej kulki, wiecie, wprowadza tam jakiś środek ciężkości troszeczkę inny. Tutaj mamy zaczep o agrafkę i krętlik, więc no prawdopodobieństwo, że faktycznie ona nam jakoś tak będzie stała w tym dnie, no jakieś tam zawsze jest. Także no taki może, powiedzmy, że sposób, czy tam nie sposób na to, no ale no w dzisiejszym dniu to wiele nie dało. Spróbujemy teraz troszeczkę inną rybkę zastosować. Ja tutaj mam jakiś stary tam atraktor. Spróbuję po prostu ją posmarować, zobaczymy, czy to coś da. Ponoć to daje tyle, ile po prostu wędkarz sobie wymarzył, tak, czy ile wierzy. Wiara ponoć czyni cuda. Ja spróbuję tutaj to po prostu tam wysmarować. O, zobaczcie, tyle, ile tam, powiedzmy, tego tutaj wejdzie. To mi się tam kiedyś rozlało, także myślę, że to moje całe pudełko śmierdzi tym traktorem i to dość potężnie. No i próbujemy dalej. Rękawiczki są niezbędne. Ja też wymyśliłem jedną rzecz taką, że żeby kupić kilka tanich rękawiczek, te akurat kosztowały 6 zł, kilka tanich rękawiczek i mieć to kilka rękawiczek, wiecie, zawsze przy sobie. Dlaczego? Bo one mokną. I możecie mieć naprawdę fajne, drogie rękawiczki, jak wam zamokną, to po prostu no, będzie zimno. A tak, ja takie rękawiczki za 6 zł schowam sobie gdzieś tam do kieszeni, wyciągam suche, nowe i jest po prostu zdecydowanie przyjemniej. Szczególnie na kutrze. Tutaj to wiecie, no to jest taki szczególik, ale na kutrze, no to naprawdę kupcie sobie kilka rękawiczek. Dobra, lecimy dalej. Spróbujemy teraz rzucić tą przynętą. Wiatr mamy w plecy, więc bardzo fajnie. Powinno bardzo daleko lecieć. I też bardzo daleko poleciało. I teraz ta moja metoda, o której mówiłem, ona się średnio sprawdza, jeżeli mamy taki duży wiatr jak dzisiaj. Ponieważ plecionka robi taki balon. Z plecionki wiatr robi balon, no tak. I ja nie zawsze jestem w stanie wyczuć, czy ta moja przynęta osiadła na dnie, no bo jeżeli no jeszcze na plecionkę napiera nam wiatr, no to wiadomo, no, że zakłóca nam to wyczucie. Ale wiecie, przy takiej główce dźwigowej 20 i takim leciutkim kijku, no jakby nie było, jestem w stanie coś tam czuć. Także nie zawsze jestem w stanie wykonać, wiecie, te dwa ruchy do góry idealnie, to czuć tą przynętę, jak ona leży na dnie, ale no takie szuranie po dnie tą przynętą też coś daje. Tu przed chwilą na tym stanowisku był inny wędkarz, który zrezygnowany poszedł sobie gdzie indziej, bo którąś już z kolei przynętę na zaczepie stracił. No najprawdopodobniej, jeszcze z tego co widziałem, po prostu szurał tą przynętą po dnie. Cały czas delikatnie, wiecie, o tak sobie kręcił i ta przynęta cały czas mając kontakt z dnem po prostu szurowała to dno. No widocznie na niektóre tutaj miejsca w porcie w Owadysowie nie jest to za skuteczna metoda, bo więcej się tych rybek traci niż się łowi, ale no jakieś straty muszą być. No i tak chodzimy, zwiedzamy, ale jest ok, damy radę, żeby jeszcze rybki były.
Na tą chwilę więcej mamy gumek i sprzętów niż kilogramów ryb złowionych. Ale to szczęście w nieszczęściu, że to dotyczy wszystkich wędkarzy dzisiaj w porcie, bo tak jak wchodzimy się pytamy, to wszyscy mają kichę. Jeden myk jest taki, że zwrócili mi uwagę na to, że co zrobię, jak już złowię rybę, bo nie mam długiego kaciorka, podbieraka, żeby ją wyciągnąć, a to jednak wiecie, te pirsy i te nabrzeża jest dosyć wysokie. No i to jest jakiś problem. Idziemy dalej. No ale tak słyszałem, że jak już biorą, to same podhaczone. No większość, no większość. Ale bo sandasz tak bierze, nie? No, on najpierw się dusi przynętę ciałem, nie? Dopiero wtedy ją wpierdziela. Aha. Najpierw tak. Sandasz dusi przynętę. A ja myślałem, wiesz, takie pirsy. Nie, stosują duże główki właśnie, żeby szorować po tym dnie i jakoś tam je haczyć, tak jak dorsze, wiesz. Czasami robią. Przepraszam, mało kiedy weźmiemy. A jakie godziny do łowienia tutaj w porcie? Różnie. No. My w zeszłym roku łapaliśmy w nocy, typowo tak. W nocy. 24, pierwsza, druga, tak. A w tym roku tak nie chcą w nocy brać. Kolega był też kilkanaście razy, w końcu dostał, ale było 16 i o 16 tak. Dostał. O, no. Znaczy się wiecie, tak żeby być prawdomównym, to tam dwie ryby gdzieś tam już mieli, nie? Tam, no, tam się ekipa już zmieniła, także to już tam są też jakieś nowe ludzie, oni nie mają ryby, nie? Aha. Ale no, byli już. Przyszli, nie? Ten Marek Szymański z Wędkarskiego Świata też był z synem. I też tam próbowali, ale te puknięcia były, nie? Mhm. Tam na końcu, na główce. Mhm. Znaczy się ten pirsie, to nie było. No. Ale puknięcia jakieś były, ale nie dali rady, nie? Aha. Coś jest, wiesz, coś się dzieje, jest, ale to tak. Który raz jesteście bez ryby? 10? 10. No, 10. Jasne. No 11 raz dzisiaj jesteśmy. No. To masakra jest, no. Nic. Ale w zeszłym roku to było Eldorado ponoć. No tak. Znaczy, w grudniu było. Myśmy od stycznia zaczęli jeździć. Tak. Nie? To już było słabiej, ale w grudniu było Eldorado. Słyszałem, że gość nawet 58, tak? W ciągu jednej nocy ryb. Ja nie mogę. To jest kurde. Jedno co mi uwagę zwrócili, ja nie mam kasiorka. Jak ty to wyciągniesz? Nie wyciągnie ryby. Nie dasz rady tak normalnie jak dorsza na kutrze? Nie. Czemu? Bo to wędziska nie wytrzymają, nie? Ale nie, nie, to wiesz, ja bym tego wędziską nie wyciągnął, nie? Ja po prostu wiesz, już złapał i plecione i plecioną do góry. Tylko czy. Ale właśnie mówią, że tak są podhaczone no, właśnie, że to się zrywa i tak. Się zerwie i tak, no. Bo to poważnie rośnie, tak. Trzeba mieć podbierać. To się muszę trzymać, ludzie co mają podbieraki. Dobra, my lecimy dalej, no. Trzymajcie się. Piękny sandacz. No tak gdzieś z 55-60 będzie miał. No już chcieliśmy uciekać, taka jest prawda. My chcieliśmy uciekać do domciu, ale tutaj idziemy i kolega ładnie złowił takiego sandacza. Ładny, ładny. Na co? Na gumę. Na gumę. A jaki kolor? Kolor? Nie wiem, przecież. Mniejsza, większa. Broda. Tak, no tutaj taka rybka, bardzo ładna. No widać, że taka nawet grubiutka trochę, no. Fajna. Lecimy dalej. No niestety, w porcie we Władysławowie, jak jest sztorm, to jest dużo kutrów i trzeba troszeczkę rzucać między kutrami. A, teraz się akurat nie udało, ale zobaczcie, nie wygląda to ciekawie. Prześwit jest naprawdę mały. I no czasami trzeba kombinować, po prostu dłubać te ryby z pomiędzy kutrów. Ponoć tam jest taki dołek, gdzie te ryby się próbują tam w jakiś sposób gromadzić. No i dostać się do tych ryb jest bardzo ciężko, jeżeli wszystkie kutry są w porcie, a dzisiaj to nawet wiecie, i z ustki jest full kutrów. No ogólnie sztorm na morzu, także wszyscy się schronili tutaj. No, próbujemy. Nie będę wchodził po kutrach, bo to
nie moje kutry. No i czerwac niestety, no. Kutra nie wyciągnę niestety. Dobra pleciona. No zobaczcie, przyholowałem kutry do brzegu. A dobra, okej, okay. Wiemy, bo nie ma sensu. No i kończymy dzisiejszy dzień w porcie. Jeden sandacz złowiony, no nie przeze mnie, przez kolegę. A myślę, że nagramy drugi film, wiecie, zaczniemy nagrywać drugi film ze sklepu po prostu. Pokażemy wam, co najczęściej ludzie kupują na sandacze takie portowe. Nie tylko tutaj łowiąc w porcie we Władysławowie, ale też w Trójmieście, bo to sklep trójmiejski naszego kolegi Rufiego. Zobaczymy. No, Rufi opowie nam o tym, co ludzie najczęściej kupują na te sandacze, jak te plecionki, jakie kołowrotki, tam nie wiem, wędziska. No to także zaczniemy drugi filmik ze sklepu i potem jak zwykle pojawimy się w porcie w Władysławie, także pierwsze koty za płoty, pierwszy filmik o sandaczach. Czas skończyć. Trzymajcie się, cześć.